co mamy do zakomunikowania wynika z wrześniu podpisanego porozumienia z Platformą Obywatelską, z panem posłem przewodniczącym struktury powiatowej Platformy Obywatelskiej i panu posłowi przewodniczącemu Dejgus. Witam państwa serdecznie. Przepraszam, to moja wina, bo ja nie do końca wiedziałem, czy dzisiaj będę musiał rano być w Warszawie, więc tak ad hoc zwołano konferencję, ale jak obiecaliśmy z panem prezydentem, kiedy prezentowaliśmy porozumienie, że wspólnie przedstawimy kandydaturę osoby, która będzie pełnić stanowisko zastępcy prezydenta do spraw społecznych. To dzisiaj jest ten dzień, chcielibyśmy państwu zaprezentować kandydaturę, którą zgłosiła Platforma. Pan prezydent tę kandydaturę zaakceptował. To jest pani tu obecna, Iwona Lewandowska. Osoba, która wiele lat pracowała i pracuje w Starogardzie, w szkołach, obecnie w przedszkolu, bardzo mocno zaangażowana w pracę także, mówiąc szeroko, rozumianej pomocy społecznej. Także osoba, która merytorycznie spełnia te standardy, o których sobie mówiliśmy, żeby to była osoba kompetentna i merytorycznie przygotowana do pracy. Nie jest członkiem Platformy. I tak jak mówiłem, jest to też dowód na to, że to porozumienie nie miało na celu szukania miejsc i stołków, tylko to miało na celu współpracę dla dobra miasta w ramach odpowiedzialności za to miasto. Wiem, że w ostatnich dniach czy tygodniach próbowano przedstawić to porozumienie jako jakiś zamach na stołki, na demokrację w naszym mieście, posługując się wręcz sfałszowanymi materiałami. Chciałbym tu jeszcze raz wyraźnie powiedzieć, że to porozumienie między Radą a prezydentem ma na celu przeprowadzenie Starogardu przez trudne lata, które w najbliższych tych dwóch latach nas czekają. Dlatego staraliśmy się znaleźć osobę i zaproponować osobę, która nie budzi politycznych emocji, kontrowersji, daje szansę na taki spokojny, na spokojną współpracę. Pani Iwona zostawi państwu swoje takie zawodowe CV, żebyście mieli wiedzę i informacje, skąd przychodzi tutaj, ale ma pewne wsparcie klubu Platformy. Myślę, że uzyska też olbrzymie wsparcie w Radzie Miasta. To będzie dobra współpraca przez te dwa lata z panem prezydentem Stachowiczem. Ja tylko powiem jeszcze, że to, co wcześniej powiedziałem, zależało mi na tym, żeby jak najszybciej można to stanowisko obsadzić z uwagi na to, że jesteśmy w okresie opracowania, przygotowania budżetu miasta na 2013 rok. Struktura Platformy Obywatelskiej, pan poseł osobiście bardzo mocno zaangażował się w to, żeby desygnować kandydata. Tą kandydatką, jak już pan poseł powiedział, jest pani Iwona Lewandowska, która jest dyrektorką przedszkola numer 6 i stąd też myślę, że możemy zdecydowanie ostro już przystąpić do pracy. Pracy, która w ramach podziału zadań i ról tutaj przypisana będzie w tym obszarze, pionie całej sfery społecznej. Ale proszę bardzo, może państwo macie pytania jeszcze do samej kandydatki na to stanowisko, bo zatrudnienie nastąpi gdzieś w najbliższym czasie. Także dzisiaj jeszcze jest pani kandydatką na to stanowisko. Może ja też sama powiem kilka słów od siebie, tak? Że nie ukrywam, proszę państwa, iż jest to dla mnie wyróżnienie i zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności, jakie niesie za sobą piastowanie tego typu funkcji w mieście. I mam nadzieję, że będę potrafiła, że będę mogła, że będę umiała wykorzystać całą swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie, które zdobywałam w mieście, w starogardzkiej oświacie i nie tylko przez ostatnie 20-28 lat. I niezmiernie ważnym elementem mojej pracy jest na pewno sumienność i odpowiedzialność. I stawianie sobie poprzeczki dosyć wysoko. Myślę o, w pierwszej kolejności, przede wszystkim o wzmocnieniu tego, co jest dobre. Wzmocnieniu tego, co jest dobre w mieście, o rozbudowie tego, co jest dobre w mieście. Miasto to ludzie.
ludzie, których znam bardzo długo, ludzie, z którymi na co dzień spotykam się na ulicy, ludzie, z którymi generalnie pracowałam przez 28 lat. Najpierw pracowałam w szkole podstawowej jako nauczyciel, później jako pedagog szkolny, gdzie wiadomo, pracowałam z dziećmi zdolnymi, z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, z dziećmi z rodzin patologicznych. Zajmowałam się szeroko pojętą opieką psychologiczno-pedagogiczną właśnie w szkole. W międzyczasie, czyli tak powiem, praca pedagogiczna trwała 25 lat w moim przypadku i to była szkoła podstawowa numer 1, później szkoła podstawowa numer 4 tutaj w tym naszym mieście. Od 3 lat piastuję funkcję dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego numer 6 Modraczek. Nie ukrywam, iż to też było dla mnie dużym wyzwaniem, ale mogę się cieszyć, iż przedszkole odzyskało dawną świetność. Myślę, że z czystym sercem i sumieniem mogę zostawić to przedszkole w tym mieście i dalej będzie się pięknie rozwijało. Przez ostatnie 3 lata także współpracowałam ze Starogardzkim Punktem Interwencji Kryzysowej. Jest to filia Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, gdzie z pedagogami, z psychologami, terapeutami prowadzimy szeroko pojętą pomoc dla ludzi dotkniętych przestępstwem, dla ofiar przemocy domowej i wszystkich przypadków, które rozumiane są jako osoby dotknięte ciężkim kryzysem życiowym. Także to są moje doświadczenia na dzień dzisiejszy, przez te wszystkie lata, szczególnie przez ostatnie 15 lat. Systematycznie, na bieżąco współpracowałam z MOPS-em, poradnią leczenia uzależnień. Oprócz tego pracowałam także jako jeden z pierwszych nauczycieli w mieście w klasach integracyjnych, czyli w klasach, gdzie prowadziliśmy dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne. Zaczynała to, przypomnę, szkoła podstawowa numer 4 w Starogardzie. Mam doświadczenie w pracy właśnie z dziećmi niepełnosprawnymi, z ich rodzinami. Od strony praktycznej orientuję się w zakresie potrzeb tych rodzin. Oczywiście na systematycznie i bieżąco współpracujemy z sądem, z policją, z ogniskiem pracy pozaszkolnej, z organizacjami pozarządowymi. Także generalnie to wszystko składa się na moje doświadczenie i mam nadzieję, że będzie mi dane i będę potrafiła to wszystko wykorzystać dla dobra ludzi i dla dobra tego miasta. Macie jakieś pytanie Państwo? Powiedziała Pani, że chce wzmocnić, co jest dobre w mieście. Co Pani uważa za dobre? Znaczy powiem tak, nie mam jakiejś głębokiej wizji czy misji tego miasta. Myślę, że byłoby to nieuczciwe, gdybym teraz powiedziała o co, jakie konkretnie płaszczyzny są wybitnie dobre. Myślę, że z tego co widzę, tak, pomoc psychologiczno-pedagogiczna na pewno, aczkolwiek też myślę, że na każdej płaszczyźnie można zrobić jeszcze więcej. Może tak. Przedszkola, starogardzkie szkoły. Ja patrzę też na to jako mieszkaniec, tak, przez pryzmat zwykłego człowieka, mieszkańca tego miasta. Myślę, że wszyscy widzimy i chcielibyśmy, żeby w tym mieście działo się jeszcze więcej, że wciąż nam zależy na rozkwicie tego miasta. Żeby ludzie chcieli tutaj zostać, żeby chcieli tutaj wracać. Proszę Państwa, ja myślę, że Pani Lewandowska po zgłębieniu całego zakresu obowiązków, który do Pani będzie należał, z pewnością spotka się i wówczas bardziej precyzyjnie i szczegółowo będzie mogła się odnieść do tych spraw. Myślę, że to, co jest bardzo pozytywnym, to jest to, że Pani w zasobach kadrowych tej samorządu naszego już funkcjonuje, więc pewną szeroką wiedzę, zwłaszcza jeżeli chodzi o oświatę, posiada, ale jak Państwo także usłyszeliście, również w tej sferze społecznej, socjalnej, czy tej pomocy szeroko pojętej. Także jestem przekonany, że w najbliższych, gdzieś nie wiem, 2 tygodniach będzie okazja, żeby spotkać się i szerzej o tych sprawach pomówić, kiedy Pani przejmie cały ten zakres sfery, tak jak powiedziałem, tej społecznej. Chyba, panie prezydencie, panie pośle, i to pani pytanie, to znaczy pani zdecydowała się zostać wiceprezydentem, nie mając orientacji, jakie będą pani obowiązki? Nie, myślę, że pani wie. To jest dość złośliwe pytanie, bo to nie doskonale wiemy, że tak nie jest. Natomiast trudno dzisiaj oczekiwać, żeby
osoba, która została przedstawiona i zaakceptowana przez pana prezydenta, a obowiązki obejmie za tak naprawdę ponad 2 tygodnie, dzisiaj przed spotkaniem i przed rozmową ze współpracownikami, a także przed spotkaniem tak naprawdę rady, czy przedstawicieli rady miasta z prezydentem na temat przyszłorocznego budżetu, mówić o szczegółach, bo to byłoby przedwczesne. Można oczywiście usiąść i naobiecywać sporo, tylko że to się potem zderza z realną rzeczywistością, także w pieniądzach, które na to są potrzebne, więc ja bym dał szansę i poczekał te 2 tygodnie. Obiecaliśmy dzisiaj, że przedstawimy, może nie dzisiaj, obiecaliśmy, że przedstawimy najpierw kandydata na stanowisko zastępcy prezydenta do spraw społecznych. Za 2 tygodnie pewnie będzie realne, to możliwe powołanie, może trochę później, bo trzeba pozamykać sprawy także przecież w poprzednim zakładzie pracy. I wtedy też będzie moment na to, żeby porozmawiać o przyszłości tej działki, która będzie pani Iwonie podlegała, ale pamiętajmy, że to jest kwestia współpracy z prezydentem i współpracy z radą. Więc wizja nawet najlepsza osobista, no, musi się zderzyć i znaleźć akceptację w tych 2 miejscach, żeby dało się to realnie zrealizować, więc ten czas też jest trochę potrzebny. Doświadczenie i zaangażowanie to rzecz jedna, realne możliwości potem finansowe to rzecz druga, to wszystko musi się nałożyć. Ja bym dzisiaj nie szukał już tak bardzo złośliwych komentarzy, bo jest niepotrzebny. Myślę, że to się samo ten pomysł sam się za chwilę będzie bronił. I pani Iwona także już w pracy pokaże państwu tę wizję. Żadnego słowa się boję, bo nie jestem zwolennikiem wizji, raczej takiej rzetelnej roboty. Bo miasto potrzebuje rzetelnej pracy. Miej wizję, a rzetelnej pracy, która będzie skutkowała tym, że będziemy wszyscy czuli się lepiej w tym mieście. Panie pośle, to nie jest złośliwość. Nie, to... Pani kandydat mówi, że nie ma wizji i misji tego miasta, nie potrafi wymienić żadnej dobrej rzeczy, którą chciałby wzmocnić, a pan prezydent mówi, że pani nie zna zakres obowiązków, które będą. Nie. Z tym zakresem obowiązków to jest przesada. Doskonale wiemy, jakie zakresy obowiązków są, bo to jest też dość łatwe do sprawdzenia, więc szukanie takiego wytłumaczenia jest na miejscu. No, wystarczy wejść na stronę internetową Urzędu Miasta, wiadomo, jaki zakres obowiązków ma wiceprezydent do spraw, czy zastępca prezydenta do spraw społecznych, więc można oczywiście tak do tego podchodzić. Ja jeszcze raz powiem, Platforma przedstawiła kandydaturę mocno merytorycznie, która ma być może jedną wadę. I to pewnie państwo będziecie chcieli na początku, albo może nie będziecie chcieli, ale będzie to łatwo do wykorzystania, jeżeli będziecie chcieli zrobić. Czy nie ma doświadczenia politycznego i także nie ma doświadczenia takiego kontaktu, jak widać, z mediami, którzy każde zdanie natychmiast wykorzystają przeciwko. To jest pierwszy poligon, który pani Iwona dzisiaj przechodzi. Ale ja bym prosił was, bo myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby miasto odzyskało swój blask, żeby więcej pomagać, a mniej na początku krytykować i dać szansę. Ta nauka też musi szybko przejść, ja wiem, ta polityczna, bo długo takiego miodowego miesiąca nie będzie, ale oczywiście nie czepiłbym się każdego słowa, naprawdę. Myśmy, zanim ta decyzja zapadła, sporo sami przedyskutowali wewnątrz Platformy, z panią Iwoną, wewnątrz klubu Platformy, więc wiemy, co nas czeka i co chcielibyśmy zrobić. Rozmawialiśmy także z panem prezydentem, przecież to nie jest spotkanie dzisiaj pierwsze, ale jedna rzecz z tych wszystkich dyskusji wychodziła jako rzecz oczywista, że za wcześnie jest, żeby pokazać to, co chcemy wspólnie zrobić, bo to jest porozumienie, które się wykuwa w bólach. Macie państwo tego świadomość. Platforma od 6 lat była w opozycji i to pierwsze porozumienie wrześniowe jest dobrym, moim zdaniem, krokiem do tego, żeby zasypywać rowy i podziały w mieście, ale musimy wspólnie nabierać do siebie zaufania. To zaufanie będzie wykuwało się w pracy. I też w decyzjach takich codziennych. I tutaj nie spodziewam się jakiejś nadzwyczajnej z państwa strony tutaj czułości dla nas, ale my naprawdę chcemy spokojnie popracować nad tym i przygotować dobry plan na te 2 lata, bo to będą trudne lata. Nie dotyczyło to będzie też tylko i wyłącznie tej części społecznej, bo przecież
to porozumienie dotyczy części społecznej, że będziemy razem głosować za tymi uchwałami, które dotyczą części społecznej, tylko rozwoju miasta. Więc musimy sobie dać jeszcze trochę czasu, że poza tym porozumieniem, które jest spisane, i to jest jedyne porozumienie spisane, żeby było jasność od razu, powtarzam po raz kolejny. Nic innego nie zostało podpisane ani dyskutowane. Będziemy dyskutować na bieżąco i myślę, że jak pani Iwona przejmie obowiązki, to z panem się chętnie spotka. Może już też trochę szkoły dostanie po dzisiejszym konferencji i będzie ostrożnie wypowiadać zdania, bo widać, każde zdanie może być maczugą, którą można naokoło wymachiwać. Ale tak już jest. Chodzi o wizję i misję, tak? Generalnie jest tak, że dla mnie jest to słowo, które jest zbyt górnolotne, zbyt ogólnikowe. Ważne jest dla mnie to, żeby przede wszystkim dogłębnie, jeszcze aniżeli znam te płaszczyzny, na których mam pracować, poznać szczegółowo problemy i nie rzucać słów na wiatr. Nie rzucać słów na wiatr, zależy mi na tym, żeby być odpowiedzialna i wiarygodna. Także tutaj prosiłabym bardzo o zrozumienie właśnie w tej kwestii. Tak normalnie po ludzku. Ja chcę też naprawdę prosić o to, abyście Państwo dali Pani Wrandowskiej szansę tych 2 tygodni, żeby ogarnęła ten cały zakres. Mówię z punktu widzenia zapoznania się tego, co jest w kulturze, co jest w sporcie, co jest w edukacji, co jest w promocji, a więc cały ten obszar, tę sferę. Ja chcę przede wszystkim Państwu podziękować za to, że Państwo upowszechniliście tekst i treści tegoż porozumienia. Albowiem my spotykaliśmy się niejednokrotnie ze strony niektórych osób, nawet i radnych, jakby w tajemnicy to porozumienie zostało zrobione. Zostało to podpisane i upublicznione dzięki Państwu i myślę, że ta fałszywka, która poszła w obieg, absolutnie na to chyba nikt się zwieść nie dał, albo jeżeli to tylko co niektórzy, mogę Państwa zapewnić, i to jednoznacznie, jako partnerzy tego porozumienia z panem Sławomirem Neumannem, że oprócz zapisanych treści w tym porozumieniu nie ma żadnego, ani jednego załącznika, ani inne kwestie nie były podnoszone, a o niektórych sprawach to nawet sobie w ogóle nie pomyślałem, czy nie pomyśleliśmy, a więc nawet w zamysłach czy w głowach gdzieś nie zakiełkowały. Więc od początku do końca jest to wymysł osób lub osoby, której myślę, że nie po drodze, aby zawierać porozumienia, aby się jednoczyć wokół problemów, które są do rozwiązania tu w mieście. A dla tych niektórych osób, autorów tegoż właśnie tej manipulacji i tego załącznika numer 2, bo tak on został przez tego kogoś nazwany, leży destabilizacja i im gorzej, tym lepiej. Ale być może, że niektórym osobom, niektórym środowiskom akurat to sprzyja. Nam akurat, podpisując to porozumienie, na sercu leży przede wszystkim dobro miasta, dobro mieszkańców i to, co przez trudny, kryzysowy okres trzeba przeprowadzić, to bez większości w Radzie pewnych kwestii, to Państwo zdajecie sobie sprawę, przeprowadzić się nie da. I stąd też są to kwestie merytoryczne, jeszcze raz, merytoryczne, które legły u podstaw tegoż porozumienia. I także personalnie, kadrowo, to do czego się mówiliśmy, Platforma Obywatelska desygnowała i to poukładamy sobie te relacje, myślę, że tutaj w taki sposób, które będą właśnie sprzyjały właściwej pracy i właściwemu rozwiązywaniu tych problemów. Także dajmy możliwość Pani Lewandowskiej, aby po pierwsze to, co na dotychczasowym stanowisku swoim ma jeszcze do wykonania i do przekazania przede wszystkim obowiązki. Tak jak powiedziałem, za ponad 2 tygodnie, bo tak się umawiamy, nastąpi zatrudnienie, wówczas będzie możliwość już rozmawiania o szczegółach, o konkretach także, a ten czas Pani Lewandowska na pewno wykorzysta do zgłębienia w poszczególnych obszarach, które będą podlegały czy będą przypisane do realizacji. Także za dzisiaj Państwu serdecznie dziękuję. Będziecie mieli Państwo możliwość. Ja jeszcze jedno pytanie, czy Pani jest członkiem Platformy Obywatelskiej? No. To proszę jakieś pytania krótkie. Co z panem wiceprezydentem Wojciechowskim? Proszę? Co z panem wiceprezydentem Wojciechowskim? Pan Wojciechowski obejmie obszar techniczno-inwestycyjny.
Jest inżynierem, sprawdził się także w działalności gospodarczej, bo prowadził przecież firmę. Ma bogate doświadczenie w tym zakresie i z administracji państwowej, kiedy był wojewodą, także jeżeli chodzi o sferę również i spółek i tak dalej, więc w tym względzie jest bardzo nie tylko dobrze zorientowany, ale z uwagi na fakt, iż te sprawy rozwoju dotychczas prowadził, one także będą w tym obszarze, bo to nie tylko, będą tylko od sierpnia już są także w tym obszarze techniczno-inwestycyjnym, a więc ten cały obszar inwestycji i techniczny pan Wojciechowski poprowadzi. A co się stało z kandydaturą pana Arkadiusza Banasa? Sam zainteresowany przyznał, że została złożona taka propozycja. Czy sam zrezygnował, czy po prostu tutaj... Nie ma co ukrywać. Była to kandydatura zgłoszona przez nas i zaakceptowana przez pana prezydenta. No i przez pana Arkadiusza Banacha, także była zaakceptowana, by przyjął tę propozycję, a że potem się wycofał, to jego należy pytać o ocenę. Być może jakieś przyczyny powstały, które spowodowały, że nie podjął się tego wyzwania. Trzeba to zrozumieć i uszanować. Zawsze musi być tak, że do tanga trzeba dwojga, jeżeli ktoś nie chce, no to na siłę nikogo się nie musi. Ja mam pytanie do pani Lewandowskiej. Chciałam zapytać, co sprawiło, że zdecydowała się pani przyjąć propozycję Platformy? Co panią przekonało? Znaczy może powiem tak. Uświadomiłam sobie, że te wszystkie doświadczenia, które zbierałam przez lata pracy w oświacie, w pomocy, także w tej takiej szeroko rozumianej, były latami, które powinny, przynajmniej w stopniu dobrym, przygotować mnie do wykorzystania tych wszystkich umiejętności na stanowisku, które mam tutaj objąć. Jest to dla mnie wyzwanie. Jest to dla mnie wyzwanie, tak jak mówiłam, lubię wyzwania, lubię zadania, już gdzieś sobie układam powolutku, krok po kroku, jak można by realizować zadania, na które tutaj, które, że tak powiem, złoży na mnie pan prezydent. Cieszę się, że będę mogła robić coś nowego z jednej strony, ale z drugiej tak bardzo pokrewnego moim zainteresowaniom, moim umiejętnościom, że nadal będę miała ten kontakt z ludźmi. Ja lubię ludzi. Lubię ludzi i dzieci, i ludzi tego miasta. Także to miasto mam wrażenie, że z chwilą, kiedy złożono mi tę propozycję, zrobiło się jakby mniejsze, jakby bliższe. Zawsze spacerowałam po ulicach jako zwykły mieszkaniec tego miasta, ale też i pracownik przedszkoli, szkół, punktu. To jest dla mnie wyzwanie, ale nie chcę mówić, że to jest przygoda, bo przygoda jest może słowem zbyt nieostrożnym. Ale myślę, że warto chociażby spróbować podjąć. Jest we mnie dużo siły, dużo chęci i dużo woli. A w nas jest dużo wiary, że da radę pani Iwona Lewandowska. Zresztą tak na marginesie pierwsza kobieta, która takie stanowisko w Starogardzie będzie pełnić. No właśnie chciałem powiedzieć. Jak do tej pory pani współpraca z pani naczelnym urzędem? Bardzo korzystnie. Tak. Tak. Nie szukajcie od razu tutaj. Ja rozumiem tę dziennikarską chęć szukania wszędzie. Nie szukajcie wszędzie punktów zapalnych, bo być może jest tak, że da się wszystko poukładać spokojnie i dobrze pracować. My współpracowałyśmy przez 3 lata. Pani naczelnik, wiadomo, że tutaj z racji nadzoru nad przedszkolami, nasza placówka akurat, wiemy, że takie placówki oświatowe, tutaj te przedszkolne, wszystkie małe, miały spore wsparcie właśnie pani naczelnik prezydenta. Także współpraca jak najbardziej układała się pomyślnie.